jak wymigałem się z rosyjskiego wojska. W 1909 roku musiałem stawić się na pobór do wojska w Dokrzycach. Umówiłem się z grupą Żydków, którzy za 500 rubli zobowiązali się mnie dostarczyć biały bilet zwalniający od wojska. Wobec tego, że nie miałem pewności takiego zwolnienia, przeto sprzedałem swój sklep spożywczy, bowiem same siostry nie potrafiły go prowadzić. Ponadto starsza siostra Jadwiga miała już narzeczonego i w prędkim czasie miał się odbyć ich ślub z wyjazdem do Petersburga, gdzie narzeczony pracował w fabryce wojskowej jako starszy tokarz. Młodszą siostrę Marię oddałem do nauki kroju i szycia. Żydkowie, którzy podjęli się mnie zwolnić z wojska, mieli w zastępstwie mnie postawić inną osobę z połamaną nogą. Osobę tą mogli postawić w Dokrzycach, bowiem tam stawali moi koledzy z tego samego roku. Więc mogło się ujawnić, że moje usiłowanie wymigania się od wojska będzie nie w porządku. Wobec niestawiennictwa mego na komisję poborową poczęto mnie poszukiwać jako uchylającego się od poboru. Wybawiciele moi od wojska postanowili stanąć na komisję poborową w powiecie Borysław, gdzie mnie nikt nie znał. W tym wypadku zaszła potrzeba dostarczenia zaświadczenia tożsamości mojej osoby stawiającej się na komisji. Osobnik, który miał stanąć w zastępstwie moim, miał oczy błękitne, a na plecach czerwone plamy. Ja zaś miałem oczy ciemnoszare, na plecach nie miałem żadnych plam. Wobec czego pojechałem do gminy Witoniewicze jako do gminy przynależności, by tam wybrać potrzebne zaświadczenie odpowiadające z kolorem oczu i znaków na plecach. Po przyjeździe poprosiłem wieczorem do zajazdu żydowskiego sekretarza gminy. Dla ukrycia moich oczu nałożyłem okulary ciemne. Po przyjściu pisarza oznajmiłem cel mojego przyjazdu, po czym wydobyłem butelkę koniaku i zakąskę. Po wypiciu koniaku mocno zakurzyło się nam w głowach. Staliśmy się przyjaciółmi dozgonnymi. Tym bardziej, że z rozmowy wynikało, że w jednym czasie byliśmy w szkole miejskiej w Dokrzycach. Przeto uściskom nie było końca. Na zakończenie dałem pisarzowi 5 rubli złotem, prosząc go, aby mnie wystawił zaświadczenie, w którym mają być oczy błękitne i czerwone plamy na plecach. Chętnie zgodził się na moje życzenie. Następnego dnia po przyjściu do urzędu gminy z okularami na oczach zwróciłem się do pisarza o wystawienie mnie zaświadczenia tożsamości. Zachowywałem się, jakbym sekretarza w ogóle nie znał. On także to samo uczynił. Zaświadczenie niezwłocznie napisał i przedłożył wójtowi do podpisu, który nie czytał, a od razu go podpisał. Był bowiem to okres, kiedy pisarz gminy był szefem gminy, a wójtowie z wyboru. Mało piśmienni byli tylko reprezentantami gminy. Po powrocie do Wilna zaświadczenie niezwłocznie dostarczyłem Żydkom, którzy natychmiast wyjechali do Borysowa na komisję poborową, która odbywała się co miesiąc. Tym razem Żydkom nie udało się stanąć na komisję, bowiem nie było ich znanego lekarza. W innym składzie komisji nie chcieli ryzykować, przeto stawiennictwo odłożyli na następną komisję. Muszę nadmienić, że od pierwszej komisji poborowej w Dokrzycach upłynęło ponad 2 miesiące czasu, w którym to czasie ja nie stawiłem się na komisję uzupełniającą w powiecie. Przeto naczelnik powiatu borysławskiego wydał zarządzenie mnie odnalezienia i dostarczenia na komisję poborową. W związku z czym wojskowy naczelnik w Borysowie zaczął mnie poszukiwać. Wobec moich dobrych stosunków oraz pryncypała Strala na usilne moje prośby w ostateczności mój pryncypał Stral zgodził się na mój osobisty wyjazd bez żadnej asysty policji na komisję poborową. Dawało to możliwość zwolnienia się z wojska, bo gdybym ja został dostarczony przez policję,
do naczelnika wojskowego. Wówczas moje zabiegi i kombinacje z Żydkami poszłyby w niwecz. Ja zaś, będąc zdrowym, zostałbym przyjęty do wojska, a za uchylanie się od poboru byłbym ukarany aresztem lub więzieniem. Na szczęście do tego nie doszło. Ja zamiast pojechać na komisję, pojechałem do Petersburga na wesele mojej siostry Jadwigi, która wyszła za mąż za Kazimierza Zawadzkiego, bratanka generała Polaka, Bychowicza, u którego młodzi żyli kilka miesięcy, póki nie dostali własnego mieszkania. Generała Bychowicza dziadek także był zesłany na Sybir za udział w powstaniu. Generał Bychowicz dostał taką wysoką rangę w wojsku rosyjskim, zawdzięczając swojej matce, która, będąc prawosławną, pochodziła z domu ojca, także generała. Szwagier Kazimierz Zawadzki był w marynarce wojennej w Libawie bosmanem. Po zwolnieniu z marynarki i przy poparciu generała Bychowicza objął stanowisko zgodnie z wykształceniem starszego tokarza w fabryce wojskowej z garzą miesięczną do 90 rubli. Po moim wyjeździe Żydkowie wyjechali do Borysowa i tam im się udało stanąć na komisję z osobnikiem nam już znanym. Komisja uznała owego osobnika za niezdolnego do wojska opowiadającego na moje nazwisko i wydała biały bilet zwalniający od służby wojskowej całkowicie. Po moim powrocie z Petersburga, a Żydków z Borysowa, Żydkowie ku wielkiej mojej radości dostarczyli mnie biały bilet zwalniający od wojskowej służby. Bilet ten niezwłocznie okazałem władzom w dowód stawiennictwa na komisję poborową i zwolnienie mnie z wojska. O moim białym bilecie tylko poinformowałem poufnie mojego pryncypała, pana Strala, który gratulował mojemu sprytowi. Wszystkim innym mówiłem, że zostałem zwolniony do pospolitego ruszenia jako starszy syn u rodziców. W 1913 roku w Wilnie została wykryta grupa trudniących się zwalnianiem poborowych z wojska na szeroką skalę przy współudziale wojskowych lekarzy. Po wybuchu wojny w 1914 roku władze rosyjskie zarządziły ponowną kontrolę wszystkich tych, którzy przedtem zostali zwolnieni od wojska na podstawie białych biletów. Mnie jednak to zarządzenie nie groziło, bowiem w tym czasie w Wilnie byli już Niemcy.